Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. I standardowo chciałbym podziękować za tak ogromną ilość wyświetleń i łapek w górę pod poprzednim materiałem. To bardzo motywuje dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również wam do gustu przypadną i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak czy siak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku anektowałem moich wasali, dzięki czemu moje dyplomatyczne relacje zmniejszyły się do 4, a moje punkty dyplomatyczne są teraz na wystarczającym poziomie, by przejść na kolejny poziom technologii dyplomatycznej, co właśnie teraz zrobię. Proszę bardzo, mamy już 14 poziom dyplomatycznej technologii. Jesteśmy troszeczkę zacofani, jeżeli chodzi o technologię administracyjną, ale to postaram się naprawić za pomocą ruchów, które wykonam w tym odcinku. Wielu z was napisało mi, że głupio zrobiłem, nie odpowiadając na wezwanie Commonwealtha do wojny z Ottomanami, aczkolwiek to było uzasadnione. To było uzasadnione, ja wiem, że ja bym wojnę z Ottomanami wygrał. To jest pewne, ponieważ ja o tym mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka, że zapewne Commonwealth sam by rozwalił Ottomanów i mi dalej zależy na sojuszu z Commonwealthem, dlatego wysłałem tam dyplomatę, żeby poprowadzić relacje z tym krajem, ale ja nie chcę być krajem, który musi tak jakby pisować osobno, ponieważ to jest bardzo ryzykowne. Ja chcę samodzielnie zaatakować Ottomanów lub być przywódcą wojny, ponieważ ja mam bardzo prosty cel. Ja chcę stworzyć tam wasala o nazwie Bizancjum, ponieważ Bizancjum ma tam całkiem sporo korów, aczkolwiek te kory będą istnieć jeszcze tylko i wyłącznie przez 20 lat, więc w te 20 lat muszę zrobić kilka bardzo ważnych rzeczy. Jednakże zanim w ogóle zaatakuję Ottomanów, to najpierw muszę się uporać tutaj z Wenecją, ponieważ Wenecja nie ma już sojuszu, znaczy nie ma już trusa ze mną, więc mogę jej po prostu z miejsca wypowiedzieć wojnę. Dlaczego Wenecja? Już tłumaczę. Otóż wyobraźcie sobie, że takowa Wenecja posiada naprawdę bardzo dużo korów na terytorium Austrii, która swoją drogą również trusa ze mną chyba już nie ma. Chyba, tak, chyba na pewno. Więc jak to będzie wyglądać? Atakujemy Wenecję, każe jej się wasalizować, potem atakuje Fruli, zwracam kory do właśnie Wenecji. Przy okazji Fruli jest w sojuszu z Mantułą, więc Mantułę będzie można do siebie od razu dodać. Potem atakuje szybko Austrię, zwracam kory Wenecji, Wenecję anektuje. Następnie atakuje Neapol, ponieważ jak ktoś też słusznie zauważył w komentarzach, Neapol powstał podczas wojny hiszpańsko-ottomańskiej, aczkolwiek Neapol ma sojusz z Hiszpanią. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to tyle, że nie będę musiał czekać, aż Hiszpania skończy, czy aż z Hiszpanią skończy mi się trus, ponieważ Neapol wezwie Hiszpanię do wojny, a ja w tej wojnie będę mógł pozwracać kory Aragonowi. Wszystko po prostu jest idealnie dopasowane do mojego stylu gry, ale zanim w ogóle wypowiemy jakąkolwiek wojnę, to musimy skasować te kilka statków, które tutaj zdobyliśmy po aneksji niektórych wasali, z tego względu, że no, te statki dawały nam ponad force limit, a ponad force limitu statków lepiej nie mieć. Ponadto moje armie powinny się ustawić, jeżeli chcą zrobić cokolwiek. Widzę, że mam chujową kompozycję armii, bardzo chujową kompozycję armii, ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajduje się jakiekolwiek... O, znajduje się jakakolwiek piechota, chciałem powiedzieć, ale jest, więc można to jeszcze naprawić i ja to chyba teraz zrobię. Ja wiem, że miałem to zrobić poza odcinkiem, no ale prawda jest taka, że mi się po prostu nie chciało. Zarówno na odcinku mi się nie chce, jak i poza odcinkiem. Dobra, 5000 kawalerzystów, 10000 armat. Dalej zła kompozycja, no ale tutaj mam 3000, no za dużo armat, zdecydowanie za dużo armat. Mi się wydaje, że tutaj armat powinniśmy mieć przynajmniej, znaczy wystarczająco. Wystarczy będzie tylko tutaj 6000 dział, może też 6000 kawalerii, do tego ta piechota, no i będzie jako taka zacna armia. Jeżeli zaś chodzi o wojnę z Wenecją, no to za chwilę ją sobie wypowiem. Wenecja ma sojusz, z tego co widzę, z Węgrami, więc przy okazji będzie musi też zmasakrować Węgrów, ale to nie jest żaden problem. Musimy jeszcze tylko sklejmować prowincje weneckie, no i będzie już GG. Mamy kolejny event związany z tym, że mamy różne religie na terenie naszego kraju. Robimy oczywiście Let Them, ponieważ to jest lepsze niż dostawać Missionary Strength i Technology Cost plus 5 w tym wypadku. Ponieważ, no, hello, ja nie mam aż takiego wielkiego problemu z inną religią, jak widzicie tutaj na mapie religijnej, mam raptem kilka prowincji, które są protestanckie, więc dla mnie to i tak nie zmienia niczego. Ja nie muszę tego nawracać, bo nie mam jakoś mega wielkich minusów w tym. Jakbym dorektował to jeszcze z 10, znaczy nie z 10, tylko przepraszam, z 2000 żołnierzy, to ta kompozycja miałaby jakikolwiek sens. Na razie niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ widzę, że mogę przejść na kolejną ideę humanistyczną i ja to zrobię, ponieważ Better Relations Over Time bardzo mi się przyda, ponieważ odblokowanie tej idei zbliży mnie o krok do odblokowania ostatniej idei papal state'owej, czyli The Holy Father, który zmniejsza, przepraszam, agresywną ekspansję o 10%, co będzie super w połączeniu z stworzeniem Królestwa Bożego na Ziemi, ponieważ do stworzenia Królestwa Bożego na Ziemi brakuje mi już naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Zresztą ja wam to pokażę, brakuje mi tylko i wyłącznie koru na Sud Tirolu,
Koruna Fruli i Frolina i Koruna Wenecji, czyli po tych wojnach będę mógł już praktycznie stworzyć właśnie Królestwo Boże na ziemi, tylko będę musiał anektować Wenecję, którą będę miał na wasalu zaraz po tej wojnie, która nadejdzie, jak tylko sklejmuję prowincję Wenecji właśnie. Więc tak, moja armia się ustawia, ta kompozycja również jest straszna, ponieważ jest tutaj za mało działu, za mało kawalerii, a za dużo piechoty. No ale na razie, jak już mówiłem, nie chcę mi się tego zmieniać, czekam tylko na Claima w Wenecji. Claim w Wenecji się zrobił, więc teraz po prostu wypowiadam Wenecji wojnę z racji, że Wenecja nie ma kompletnie żadnej szans z moją flotą, to będę mógł się bezpośrednio na tę wysepkę dostać. Wywołamy Węgry osobno? Zaraz sprawdzimy. Halo, Węgry. Czy one mają z czymś sojusz? Z Commonwealthem. Nie wołamy Węgrów osobno. Nie chcemy, żeby Węgry były w tej wojnie jako osobny wróg. Łamy za to Czechy oraz Tuluzę, ponieważ nam chcą pomóc. Zabieramy oczywiście Wenecję. No i zaczyna się wielka wojna. Wielka wojna, która będzie raczej szybką wojną, ponieważ nasze armie już idą na Wenecję. A raczej poszłyby na Wenecję, gdybyśmy mieli prawo przemarszu przez Austrię, a dziwnym trafem nie mamy, pomimo iż w tej wojnie ta wojna jest prowadzona między innymi z cesarzem, więc powinniśmy móc... Aha! Zacznijmy od tego, że Wenecja nie jest częścią cesarstwa, więc w sumie ma to jakikolwiek sens. Dobra, moje armie muszą też oblegać Milan, bo Milan również sobie w tej wojnie chyba zabierzemy, a raczej postaramy się zabrać. Mam z tego, co pamiętam, już sporo minusów do agresywnej ekspansji, więc raczej koalicja na mnie żadna nie powstanie. Boli fakt, że nie jestem przywódcą papiestwa, no ale na to nic nie poradzę. Zyskuję 2000 manpowera z eventu, co mnie też bardzo cieszy. Oblężenie Nawary się zakończyło, a moje statki mogą tutaj podpłynąć i przetransportować moich żołnierzy do Wenecji właśnie. Mam nadzieję tylko, że mam wystarczająco dużo armii. Mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo armii do tego, żeby zdesantować się na tę Wenecję, bo na razie widzę, że mają tam całkiem spore siły. Dobra, moja flota jest już tutaj zadokowana. Halo, halo. Robimy tak. Wy tutaj różnie podchodzicie. Raz, dwa, panowie. Okej, mamy to. I teraz tak, attach to transport i wy wypływacie. Wypływacie i desantujecie się w tym miejscu. Proszę bardzo. Desant, pełny desant. Będę miał minusy za desantowanie się, ale mam dwukrotną przewagę liczebności, prawda? Więc nie muszę się tym zbytnio przejmować. Jak widzicie, Commonwealth tutaj dalej warczy z Ottomanami, co mnie bardzo cieszy, ponieważ dzięki temu armie Ottomanów będą mniejsze, gdy ja będę do nich przychodził, a ja do nich przyjdę zaraz po tych wojnach z Wenecją, Hiszpanią, no i innymi dziwnymi krajami. Taki był m.in. plan, żeby właśnie wymęczyć Ottomanów armiami Commonwealthu, ale bez naszego udziału, bo my na razie jesteśmy zajęci na innych frontach, które są dla nas o wiele bardziej korzystne i ciekawsze. Przede wszystkim musimy stworzyć w końcu to Królestwo Boże na ziemi, no i przede wszystkim trzeba zwasalizować w końcu tę Tuluzę, która wciąż na tę wasalizację zgodzić się niestety nie chce. Ale jak się zgodzi w końcu, to będzie naprawdę wspaniały dzień. Wspaniały dzień, prawie tak wspaniały jak ten dzień, którym Węgrzy pokonali mnie w bitwie o Torontal, co mnie bardzo dziwi. Jakim prawem w ogóle oni pokonali mnie w bitwie o Torontal? To jest jakiś szok, w ogóle niedowierzanie. Jak to jest możliwe? Nie wiem, ale wiem, że Milan chce się już poddać i my z tym Milanem spisujemy osobno, no bo została jedna prowincja, więc zabranie jej nie będzie jakoś mega kosztowne. Chciałem powiedzieć, chociaż widzę, że 24 agresywne ekspansji, a co tam? Możemy to zabrać, gdyby nie fakt, że niestety Milan nie chce nam tego oddać, no bo twierdzi, że jeszcze jest niezależnym krajem. Ma zero. Musimy go więc przekonać do tego, że jest inaczej. Ale najpierw musimy też wysłać naszych żołnierzy tutaj do Węgrów, bo od Węgrów też będziemy chcieli coś zabrać. Więc tak, zabieramy Milan, nie bierzemy nic z prestiżu, bo po prostu nie chcę tego, nie chciało mi się po prostu klikać, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o moją agresywną ekspansję po zabraniu tej jednej prowincji, to jest ona na wysokim poziomie, ale nie aż tak wysokim, jak mogłoby się wydawać. Mogę to oczywiście sobie skorować, gdybym miał punkty administracyjne, no bo jednak to jest bardzo bogata prowincja, ona ma developmentu 33, to nie jest byle co. Moja flota bije się z flotą wenecką, a to z tego względu, że Wenecja padła, więc lada chwila będę mógł spisować z tą Wenecją. Mogę też pozabierać prowincję od Węgrów i my to zrobimy, no bo jednak, jest to opłacalne, biorąc pod uwagę, że Węgry mają sojusz z Commonwealthem, więc albo teraz pozabieram tę prowincję, albo nigdy. Ponadto, evencik. Traca 600 dukatów i zaczyna się event The Council of Trent. A niech będzie. Nie wiem, co się stanie, ale coś się będzie działo w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania to jest mój sojusznik. Mam nadzieję, że nic złego jej nie zrobiłem. No i mam nadzieję, że moje armie zaczną w końcu oblegać tych Węgrów, no bo bardzo mi się podoba fakt, że Węgrzy stawiają mi jakikolwiek opór. To jest naprawdę niefajne. To jest straszne wręcz. Dobra, Wenecja już by się chciała zgodzić na wasalizację, ale zanim my z Wenecją spisujemy, to najpierw musimy spisywać z Węgrami, tak jak mówiłem. To nie da mi żadnej agresywnej ekspansji, tak? Nie, no 10 agresywnej ekspansji, no to nie jest dużo. Przepraszam, że mieliście tak, że musiałem sobie odchrząknąć, ale coś mnie gardło dzisiaj boli. Dobra, Hunyad jest oblegany, Maros również zaraz będzie moje, no
będzie można pisować z węgrami po prostu. Po prostu będę mógł pisać z węgrami, widzę to. Widzę to już oczami przyszłości, więc zabieramy co możemy. Zabranie trzech prowincji, będzie to bardzo drogie, no to zabierzemy tylko Sopron i Somodży, żeby swoją granicę naprawić. No i tyle. Tylko musimy najpierw oblegać przynajmniej jeden fort. Okej, mamy to, więc zabieramy co możemy. No i idziemy. Mamy dwie nowe prowincje, które trzeba będzie skorować. No i wasalizujemy Wenecję. Proszę bardzo, wasalizacja Wenecji, zabieramy im całe pieniądze, bo po co im jakiekolwiek pieniądze na tym świecie, prawda? Nie każemy im się zrzeknąć korów żadnych. Mamy wasala Wenecję. No i co teraz robimy? No właśnie, teraz robimy bardzo prostą rzecz, czyli wypowiadamy wojnę Austrii. Wypowiadamy wojnę Austrii, wołamy tej wojny w Wielką Brytanię, bo możemy, no to czemu by tego nie zrobić? No i zaczyna się wielka wojna z Austrią. Tutaj walczymy o to, żeby zwrócić kory naszemu nowemu wasalowi, czyli Wenecji, który przed chwilą powstał. Nurymbergia wchodzi w koalicję przeciwko nam, mamy to w dupie. Würzburg, Francja, wszyscy wchodzą w koalicję przeciwko nam, my to mamy dalej w dupie. Commonwealth lubi, nie lubi? No nie lubi nas, ponieważ nie odpowiedzieliśmy na jego wezwanie. Mimo to ja postaram się polepszyć z nim moje relacje, może to pomoże. Może to pomoże, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Grunt, żeby zwrócić Wenecji kory. Jeżeli my zwrócimy Wenecji kory, to już będziemy na dobrej drodze do tego, żeby po prostu stworzyć Królestwo Boże na ziemi. Zresztą po tej wojnie już będziemy mieli wszystkie prowincje, tylko my polega na tym, że trzeba będzie to skorować. A ja wolę tego nie korować, bo mnie to nie stać. Dlatego po prostu będę zwracał to Wenecji, a potem Wenecję anektują. Okej, wygrałem kolejną bitwę. Oblężenie Treviso się zakończyło. Miło. Bardzo szybko padła ta prowincja. Natomiast Wiedeń będzie się pewnie długo utrzymał, prawda? Jak tam Wiedeń? Ma jakiś fort? Ma pierwszopoziomy port, więc, znaczy fort, więc raczej długo się nie utrzyma, wbrew pozorom. Moje armie muszą się też uporać z tymi buntownikami, którzy wybuchli tutaj w Genui, z niewiadomych względów. Więc podeślę tam szybko jakichś żołnierzy. Czy kontroluje teraz papiestwo? Nie, Hiszpania kontroluje papiestwo, więc ja na to nic nie poradzę. A moje armie, no dlaczego idą naokoło? Dlaczego nie idą do Wiednia? No właśnie, mogę iść bezpośrednio do Wiednia, a idą naokoło jak jakieś głupki. Dobra. Sundgau padło. Co jest dość smutne, bo to oznacza to, że walczę z Genuą, która nie istnieje. Halo, co tutaj robi? Aha, Genua przypłynęła tylko po to, żeby mi wpierdolić. Smutne, no ale dobra. Lecimy, przepraszam za piszczałkę psa w tle. Mainz weszło w koalicję przeciwko nam, nie przejmuję się tym kompletnie. Kompletnie mam to w dupie, ponieważ koalicja na mnie nie jest jakoś mega straszna. Padł kolejny fort z tego co widzę. No Francja no, jest najcięższym członkiem, śmieszne słowo, tej koalicji, ale prawda jest taka, że się jej obecnie nie boję. Wiedeń padł. Wielka kometa, coś się dzieje. Zyskujemy jeden stabilności z tego względu, że mamy tego kolesia od produkcji chyba. Tak, mamy kolesia od produkcji, tego od production efficiency, więc mamy jeden stabilności z komety, a nie mamy minus jeden stabilności z komety. Gdybyśmy tego kolesia nie mieli, to byśmy stracili tę stabilność. Warto więc pamiętać o tym kolesiu, no bo czasem się przydaje. Dobra, Austrio, ja od twoich sojuszników nic kompletnie nie chcę. Ja chcę tylko, żebyś ty zwracała kory mojemu super mega wasalowi, a te kory znajdują się no wszędzie, więc my zrobimy to w stary, dobry sposób, czyli oddajemy to pod okupację. Nie będziemy zwracać korów, ponieważ to kosztuje o dziwo więcej agresywnej ekspansji niż takie oddawanie pod okupację. No i tyle. Jeszcze Istrien, to też jest chyba kor Wenecji, dokładnie tak, to również jest kor Wenecji, który trzeba jej zwrócić. Nie możemy pozwolić, żeby Wenecja czuła się gorsza. Musi odzyskać wszystkie swoje kory, musi być wielka, duża i potężna. A jak ją anektujemy, to my będziemy wielcy, duzi i potężni. Dobra, oblegamy Istrien, oblegamy Subtirol. Powinno być dobrze. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Subtirol padł, więc również możemy to przekazać pod okupację Wenecji. Proszę bardzo, mamy też kolejną ideę humanistyczną i my ją weźmiemy. Pomimo iż mógłbym te punkty przeznaczyć na korowanie prowincji, to wolę wziąć tę ideę, ponieważ dzięki temu odblokuję sobie Papal Ideas, że agresywna ekspansja będzie mniejsza o 10%, dzięki czemu teraz jak będę pisował, to zyskam mniej agresywnej ekspansji, co bardzo będzie mi potrzebne. Więc no ja wiem, że będę miał teraz buntowników wynikających z overextension, które wciąż posiadam, ale z twojego złego, no wolę mieć overextension niż agresywną ekspansję. Dobra, Istrien również przekazujemy pod okupację Wenecji, no i możemy zacząć pisować z Austrią. Z Austrią, która da nam to i to. To wszystko będzie nas kosztować 9 agresywnej ekspansji. Ponadto moglibyśmy ewentualnie zabrać Wiedeń, ale to już byłby totalny kosmos. Dlatego jedyne co zrobimy może, to każemy im zrzec się korów. Chociaż nie, bo się widzę, że tego nie zrobią. No dobra, niech po prostu oddadzą to co mogą. No i tyle, więcej od nich nie chcę. Mój wspaniały wasal Wenecja został powiększony, ale to nie jest koniec, ponieważ my jeszcze będziemy wypowiadać wojnę Aquileii
i zabieramy core Frulli. I to tak szybko. Chcemy jak najszybciej powiększyć naszego super mega wasala Wenecję. Kolonia wasza w Kalizji przeciwko nam, no to było do przewidzenia. Mimo wszystko i tak cieszę się, że wziąłem tę mniejszą agresną ekspansję. Ponadto wydajemy 50 dukatów na jakieś tam nowe umocnienia. Aquila pada, Mantua być może. Aha, Mantua być może również do nas dołączy, chciałem powiedzieć, ale widzę, że Wenecja jest radzieckim wasalem, który chce się uwolnić. A to głupia Wenecja, ja im dam, tak się nie robi. Neapol wszedł w koalicję, przekonamy, więc nasz plan zaatakowania Neapolu, żeby wciągnąć do wojny Hiszpanię, się nie powiedzie. Dlatego wydaje mi się, że po tej wojnie będziemy mogli się skierować w kierunku Ottomanów w końcu, ponieważ Ottomani już spisowali z Commonwealthem, nie stracili zbyt wiele, w sumie chyba nie stracili nic, to był, wydaje mi się, że White Peace, chociaż w sumie, nie no tak, to był White Peace, to był perfidnie White Peace. Perfidny White Peace wynikający z noobstwa po prostu bota, jakim jest Commonwealth. Tracimy 50 Administry Powera albo 10 Devotion. Wolę stracić Devotion w tym momencie. Mamy wysoki Liberty Desire w Wenecji. No i to jest problem. To jest dość znaczący problem, ale wydaje mi się, że my go naprawimy po tej wojnie, ponieważ oni powinni nas kochać za to, że zwracamy im kory. Po prawdzie, w momencie, kiedy nasz wasal jest bardzo potężny, to on zawsze chce się uwolnić, ale wydaje mi się, że mimo wszystko uda nam się przyłączyć go do siebie. No, musimy go przyłączyć do siebie, no bo taki był plan, taki był zamysł i jak przyłączymy Wenecję do siebie, to będziemy mogli stworzyć Królestwo Boże na ziemi w końcu. Więc tak, Mantua jeszcze musi paść. Pytanie tylko, czy my chcemy tę Mantuę zabrać. No to jest bardzo dobre pytanie. No właśnie, to ma sojusz z Bohemią, więc albo to teraz zabierzemy, albo nigdy. Tylko, że nasza agresywna ekspansja jest tak wysoka, że zabranie czegokolwiek może zaowocować naprawdę ogromną koalicją, która już jest całkiem spora. Commonwealth ma minus 61, nie wchodzi w koalicję chyba tylko dlatego, że nas kiedyś kochał. Dokładnie tak. Oj. No zobaczymy. Przydał mi się jakiś sojusznik, nie ukrywam. Taki dość konkretny sojusznik by mi się przydał w postaci na przykład Hiszpanii, no ale Hiszpania mnie nienawidzi. Bekes i Somoji wybuchło, a ja mogę przejść na kolejną technologię dyplomatyczną. Mam bardzo dużo punktów dyplomatycznych. Pytanie tylko, czy ja chcę przejść na kolejną technologię dyplomatyczną? Chcę. Albo i nie. Co chwileczkę. Spisujemy najpierw z Mantułą. Zobaczymy, jak to wygląda. Spisujemy z Mantułą. Nie mamy żadnego doradcy. Kurde, no. Nie mamy żadnego dyplomaty, przepraszam, chciałem powiedzieć. Więc tak, spisujemy z Mantułą. Halo. To nam da dużo agresji. Nie bierzemy Mantui. Kompletnie nie bierzemy. Nie. Każemy im anulować sojusz z Czechami. I z Aquelą bierzemy wszystko, co możemy zrobić, żeby zwiększyć swoje ten prestiż. War Repsy. Wszystko, tylko nie bierzemy Mantui. Za dużo agresji ekspansji. Definitywnie. Do tego. To oddajemy naszemu wasalowi. O. I każemy mu, nie, no to wszystko, każemy mu oddać nasze pieniądze. No i tyle. Wasal Wenecja powstał, mamy to. Zyskujemy event Siege Ability plus 10%, który mówi nam jawnie, idź na Ottomanów, człowieku. Idź na Ottomanów i wykorzystaj fakt, że możesz tam jeszcze stworzyć swojego super mega wasala Bizancjum. Ponadto możemy skorować jakieś prowincje? Nie możemy, wciąż mamy dużo overextension. Ale możemy przejść na kolejną technologię dyplomatyczną. Myk polega na tym, że ona jest ahead of time, więc lepiej już moim zdaniem boostnąć sobie produkcję. Tylko produkcję w jakich prowincjach? No właśnie, najlepiej boostnąć produkcję w prowincjach ze złotem. No po prostu. Czyli zrobimy tak. O właśnie. Tutaj w Szepesie również. 10. W Tirolu. O, proszę bardzo. Mamy to. Z samego Tirola zyskujemy 4 dukaty. 4 dukaty. To jest naprawdę dużo. Ponadto jeszcze jeden doradca administracyjny by się przydał. Production Efficiency. I proszę bardzo. Można? Można. Po prostu można. Możemy też zmienić w sumie fokus teraz na administracyjne, ponieważ w admin pointach jesteśmy do tyłu z tego względu, że maksowaliśmy teraz idee humanistyczne. Ale to się opłaciło, to się naprawdę opłaciło, ponieważ dzięki temu nie mamy problemów z buntownikami aż takich. Dobra, Wenecja niedługo stanie się integralną częścią nas, musimy tylko poprawić z nią relację na 190, no i powiedzieć jej, udowodnić jej, że jest fajnie, że jest miło, że jest przyjemnie. Nasza flota natomiast, no tutaj jest właśnie pytanie, czy nasza flota jest większa od floty ottomańskiej, ponieważ jeżeli ja bym chciał walczyć z Ottomanami, no to potrzebowałbym na pewno mieć większą flotę od nich. Ponadto walczyłbym jeszcze z Tunezją i Persją, więc wypowiedzenie wojny Ottomanom teraz mogło być naprawdę trudne. No chyba, że zablokuje im tę cieśninę, dzięki czemu oni nie będą mieli jak przejść na drugą stronę. Pytanie tylko, czy to zadziała, czy to zadziała. Jaką oni mają flotę? Za chwilę sprawdzimy w Ledgerze. Militarne Nevis. Ottomani, pod Osą zapewne. Ottomani posiadają, z tego co wiem, halo, jest, jest o,
108 statków. Nie, oni na luzie mają ponad limitem jeszcze. Oni na luzie mogliby się obronić przed moją flotą, czyli moja flota przegrałaby bitwę z otomanami. Czyli musiałbym walczyć za pomocą moich super mega ludzi. Przy okazji warto wspomnieć, że straciłem cały mój manpower, oczywiście, bo znowu stałem w jednej prowincji jak idiota. No i no właśnie, powiedzenie otomanom wojny teraz jest głupie. Musiałbym zrobić naprawdę ogromną flotę, ale za niedługo skończą się kory na Bizancjum, a ja muszę uderzyć w tych otomanów zanim te kory się skończą. Jest problem, no i to dość spory problem. Jak to rozwiązać? Na razie nie wiem. Na razie myślę. Wiem tylko tyle, że mogę skorować sobie kolejną prowincję. I wiem tyle, że Tuluza zapewne dalej nie chce się zgodzić na wasalizację, prawda? No prawda. Im dłużej to trwa, tym bardziej Tuluza się ode mnie oddala. Kurde, problemy. No chętnie bym zaatakował tych otomanów mimo wszystko, no ale jest problem, że się boję. Boję się kompletnie ich konkretnie ich atakować, bo oni mają większą flotę. Mimo iż mają chyba gorszą technologię ode mnie, dobrze mówię? Czy mają gorszą? Czy mają taką samą? Tak, mają gorszą o jeden, no to i tak się boję. Ponadto jesteśmy nawracani przez jakichś głupich Rumunów. Pomaga nam Tuluza, a raczej próbowała nam pomóc z ciśnięciem buntowników. Dobra, podeślemy tam naszych żołnierzy, no bo trzeba się z tym uporać mimo wszystko. Niech ktoś tam idzie z generałem z dwoma gwiazdkami. Nie mamy żadnych generałów, to jest śmieszne. Dobra, no to jakiś generał by się tutaj przydał. Sprawdźmy też, jaki papież w ogóle zasiadł na naszym tronie, bo w sumie nie sprawdziłem. 3-5-4, całkiem niezły, naprawdę dobry papież. Kolejni buntownicy, tym razem gdzie? Tutaj, po drodze, w Milanie. Cóż, no w prowincjach, które nie zostały skorowane, czyli w jednej prowincji, w której nie było kora, no i w prowincji, która kiedyś należała do kraju, który teraz tego kora tam nie posiada. To zmasakrujmy ich. Szybko. Dobra. No i potem idziemy do tego Armagnaku, nie? Tam też wygramy, no i idziemy dalej na południe. Bardzo chętnie wypowiedziałbym wojnę Neapolowi, ale wszedł głupek w koalicję przeciwko mnie. Gdyby nie był w koalicji przeciwko mnie, to już bym teraz wypowiedział wojnę Neapolowi i następnie bym zwracał kory Aragonowi z Hiszpanii, ponieważ oni są w jednym sojuszu, prawda? No ale z racji, że jest w tej głupiej koalicji, tego zrobić nie mogę, więc mój super mega plan niestety się nie do końca powiódł, ale mimo wszystko jestem zadowolony z dzisiejszego odcinka, ponieważ udało mi się stworzyć wielkiego wasala Wenecję i po aneksji tej Wenecji będę mógł stworzyć Królestwo Boże na ziemi. To już definitywnie. Pytanie tylko, co dalej? Czy iść dalej w kierunku Ottomanów teraz i czym prędzej stworzyć tego wasala Bizancjum, żeby mieć jak najmniej agresywnej ekspansji oraz jak najmniej punktów administracyjnych wydawać, czy może iść w kierunku Hiszpanii, jak tylko skończy mi się z nią truz? No nie wiem, decyzję pozostawię wam, drodzy widzowie, ponieważ wydaje mi się, że ten odcinek jest już wystarczająco długi, więc pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. Przepraszam, że odcinek był taki nieco chaotyczny, ale jak już mówiłem, gardło mnie lekko boli. Ja co chwilę staram się walczyć z kaszlem, ponieważ no, staram się nie kaszleć na odcinku, raz mi się zdarzyło, przepraszam za to. Tak się jak jeszcze raz powtarzam, napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie, gdzie powinienem uderzyć, czy powinienem iść w kierunku Ottomanów, czy może w kierunku Hiszpanów. No nie wiem, nie wiem. Tak się jak i tak jestem zadowolony z tego, że udało mi się w tym odcinku tę wielką Wenecję stworzyć. Mam nadzieję, że pochwalacie ten rozwój wypadków, no i mam nadzieję, że będziecie pamiętać o ocenieniu filmu. A jak na razie, do usłyszenia w kolejnym materiale.